Cześć, nazywam się Konrad, jestem instruktorem kickboxingu oraz taekwondo ITF w klubie Samuraj. Zapraszam Was na zajęcia, ulica Bałtycka 19, zapraszam. Jestem instruktorem w klubie Samuraj, prowadzę zajęcia z taekwondo ITF oraz kickboxingu, formuły light contact i kick light. Prowadzę zajęcia dla grup wiekowych od 3 roku życia do dorosłych, tak naprawdę są grupy 3-6, 7-12 i te grupy starsze, każdej dyscypliny, które wymieniłem. No i skupiamy się na pewno na aspektach motorycznych, siłowych, jest dużo zabawy. Prowadzę treningi tak, żeby każdemu się podobało, ale żeby na pewno coś z tego wyniosły. To też jest bardzo ważne, żeby był fan z tego treningu, ale cały czas się rozwijamy, ciągły progres. No i przygotowania do zawodów, bo też skupiam się na tym, żeby w przyszłości mieć wielu zawodników. Jak na razie super mi idzie. Ponad 16 lat temu zacząłem ćwiczyć taekwondo w szkole, w której uczyłem się. Poszedłem na ten trening, ponieważ mój ojciec zawsze był zainteresowany sztukami walki i uznał, że ten sport będzie fajny na sam początek. No i tak przez 16 lat pozmieniały mi się te sporty z taekwondo na kickboxing, było trochę kalisteniki. Teraz bardziej siłownia, ale myślę, że taekwondo cały czas jest w moim sercu. Na pewno najważniejsza jest systematyka. Trzeba dużo dać od siebie, żeby mieć jakieś rezultaty. Drugim takim czynnikiem, który wpływa na zdobycie mistrzostwa, to na pewno napotkanie dobrych ludzi na swojej drodze, dobrych trenerów, osób, które nas pokierują. Szczęście też się na pewno przyda, no bo jednak to są zawody. No nie każdy będzie najlepszy, nie każdy będzie mistrzem, ale na pewno chęci, dobrzy ludzie i troszeczkę szczęścia i każdemu się uda. Myślę, że talent jest bardzo ważny, ale ciężka praca też może nam w tym pomóc, tak? Ciężka praca jest najważniejsza, ale talent też się przyda. Moje 3 ulubione techniki. Na pewno pierwszą jest lewy sierpowy, chodzi o techniki bokserskie. Lubię też skopnięć, na pewno 2 obrotówki. Pierwszą będzie kopnięcie obrotowe na brzuch i kopnięcie obrotowe z pięty na szczękę. Czym się różni kickboxing od taekwondo? No najważniejszą rzeczą jest to, że taekwondo jest sztuką walki. Uczymy się tam nomenklatury, mamy dużo takich rzeczy związanych z Koreą, liczebniki, dużo wiedzy takiej koreańskiej. Mamy też układy formalne, w których uczymy się różnych ruchów, różnych kopnięć, których nie ma w kickboxingu. A w kickboxingu, kickboxing jest sportami walki. Tam uczymy się sparingów, mamy przygotowanie siłowe, motoryczne, bardziej ukierunkowane na kickboxing, też na inną pozycję, bo walczymy w innej. Te 2 sporty, które wymieniłem, różnią się od siebie. Każdy z nich jest fajny, wartościowy. Różnią się od siebie, ale każdy może znaleźć coś dla siebie. Można je też połączyć, jakby ktoś chciał. Więc serdecznie zapraszam na treningi do klubu Samuraj, Bałtycka 19. Zapraszam na zajęcia. Dobra, no. To co? Co mogę zrobić? Czekaj. Może być. Coś jeszcze? Fajnie.